Choroby zakaźne wywoływane są przez drobnoustroje. Są to małe organizmy niewidoczne gołym okiem, które atakują ciało człowieka i rozmnażają się w nim. Objawy zakażenia zależne są od jego umiejscowienia, charakteru i rodzaju mikroorganizmów. Dwa główne rodzaje drobnoustrojów to bakterie i wirusy. Wirusy są najmniejsze ze wszystkich mikroorganizmów. Są one w stanie zaatakować prawie każdy żywy organizm. Wirus wykorzystuje inny żywy organizm, taki jak ciało człowieka, jako swego gospodarza. To znaczy, że atakuje komórkę danego organizmu i wykorzystuje niektóre jej części do własnego rozmnażania. W ten sposób powstają setki nowych wirusów, które mogą rozprzestrzeniać się po całym ciele, mogą też zarażać kolejne organizmy. Wirusy nie mogą przeżyć długo poza ciałem gospodarza. Po opuszczeniu organizmu gospodarza są w stanie przetrwać tylko kilka sekund do kilku minut. Natomiast bakterie są znacznie większe od wirusów. Żyją prawie wszędzie. Wiele rodzajów bakterii nie wywołuje infekcji. Bakteria rozmnaża się przez podział. W korzystnych warunkach, temperatura, pożywka, niektóre bakterie mogą rozmnażać się co 20 minut. Wiele bakterii znajduje się w jelitach człowieka. Zazwyczaj nie powodują one żadnych problemów, a wręcz są dość użyteczne pod różnymi względami, np. w procesie trawienia. Ale u osoby z obniżoną odpornością równowaga drobnoustrojów może ulec zaburzeniu i mogą wystąpić objawy takie jak biegunka, zaparcia lub skurcze. Wirusy i niektóre bakterie mogą wywołać zakażenia. Miejscowo infekcja wywołuje zaczerwienienie i obrzęk. Tkanka w miejscu zakażenia może też mieć podwyższoną temperaturę i boleć. Powszechne objawy zakażenia wirusowego lub bakteryjnego to gorączka, uczucie zmęczenia i złe samopoczucie ogólne. Przeważnie zakażenie wirusowe jest proste i dolegliwości same ustępują. Wirusy trudno jest zlikwidować, tylko na niektóre wirusy opracowano specyficzne leki. Poza tym infekcja ustępuje zazwyczaj samoistnie. Jeśli jednak tak się nie dzieje, wówczas lekarz może przepisać antybiotyki. Antybiotyk jest skuteczny tylko przeciwko bakteriom, ale nie przeciwko wirusom. Istotne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dobra higiena może odgrywać ważną rolę w profilaktyce. Należy regularnie myć ręce, a podczas kaszlu lub kichania zakrywać usta chusteczką. Małe skaleczenia należy odpowiednio zabezpieczyć, dezynfekując je za pomocą jodyny lub alkoholu.